projektor będzie zamocowany na ścianie przy pomocy jednej śruby, obrotowo, pochylenie przez pochylanie ramienia. Ramię jest dokręcone śrubkami. Trzeba pilnować, żeby te śrubki były mocno dokręcone. Projektor nie ma żadnego włącznika. Wystarczy włączyć wtyczkę. Projektor się uruchamia. Chwilkę trzeba poczekać. Pojawiają się tam napisy na pulpicie sterującym. I po chwili włącza się dioda LED. Pulpitu sterującego nie używamy. Nic tutaj nie należy wciskać. To jest do zupełnie innych zastosowań. W projektorze są takie zasuwki, które ograniczają pole obrazu. Oczywiście my wykorzystujemy pełne pole, więc zasuwki należy rozsunąć całkowicie. Wymiana rameczki z obrazem jest dosyć prosta. Wysuwamy rameczkę. Można to robić na włączonym projektorze. Rameczka jest tak skonstruowana, że nie da się jej źle włożyć. Jest specjalne wycięcie. Wsuwamy i mocno do końca. Znowu trzeba sprawdzić, czy wszystkie zasłonki są wysunięte. Są dwa pokrętła, przesuwaczki do regulacji kąta świecenia na ścianie i do regulacji ostrości. Ja je wstępnie ustawię, w razie czego można to wyregulować i dokręcić, żeby to się samo nie przestawiało. To w zasadzie wszystko.